Jak już powiedziałem, istnieją trzy sektory. To jest ten sektor publiczny, sektor prywatny oraz sektor pozarządowy, a więc ten trzeci sektor. I ten sektor, on jest niesamowicie ważny, dlatego, jak już powiedziałem, wypełnia tą lukę, którą pozostawiają zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny. Ważne jest to, że one działają nie dla zysku, te organizacje, tylko one działają poniekąd pro publika, co pomagają prawidłowo funkcjonować demokracji, albo powinny pomagać. Można powiedzieć, że one korygują, poprawiają, ulepszają demokrację. Ja bym powiedział tak, demokracja bezpośrednia i działalność NGO-sów funkcjonuje na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Czyli te organizacje odkrywają luki, niedociągnięcia. Demokracja bezpośrednia i społeczeństwo obywatelskie idą ze sobą w ramię w ramię. Dla społeczeństwa obywatelskiego bardzo ważny jest trzeci sektor. I to właśnie dzisiaj o organizacjach pozarządowych będę rozmawiała z profesorem Mirosławem Matyją. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czym w ogóle są te organizacje pozarządowe, czy trzeci sektor, organizacje pozarządowe i NGO to to samo? Bo istnieje bardzo wiele terminów, które są obecne w dyskursie publicznym. Tak, to prawda. NGO, non-governmental organizations, są generalnie organizacje pozarządowe, które są niezależne od rządów, to trzeba podkreślić, przynajmniej w teorii. To są organizacje, które działają w celu ochrony określonych grup społecznych, ale również ekonomicznych, politycznych, albo w interesie całego społeczeństwa. My je kojarzymy najczęściej z ochroną środowiska naturalnego, z walką z korupcją albo z walką o prawa właśnie dla różnego rodzaju mniejszości społecznych, tak jak już powiedziałem, ekonomicznych czy politycznych. To prawda, że występują różne terminy, jak na przykład non-profit, albo nawet niektórzy nazywają je społeczeństwem obywatelskim. Według mnie to jest trochę przesadzone. Niemniej jednak jest kilka tych terminów, ale są to organizacje generalnie te, które mają powstrzymywać albo powstrzymują rządy przed nadużywaniem ich uprawnień wobec słabszych grup społecznych. Czyli po prostu one chronią, jakby nie było, wolność obywateli, one chronią społeczeństwo przed chybioną albo niesłuszną decyzją ze strony rządu, ze strony organizacji ponadnarodowych, ale również ze strony prywatnego biznesu. Ważne jest, że te NGO-sy, jeśli tak mogę powiedzieć, one wypełniają lukę w społeczeństwie, konkretnie lukę, która powstaje pomiędzy społeczeństwem jako takim, a organami władczymi. Czyli po prostu dlatego nazywamy te organizacje trzecim sektorem, bo wiemy, że mamy sektor pierwszy, to jest sektor publiczny, sektor drugi to jest sektor prywatny i właśnie ten trzeci sektor to są te organizacje, które są przynajmniej w teorii niezależne od rządów. I one występują nie tylko na poziomie państwowym, ale właściwie również na poziomie samorządowym. Dlaczego one są tak ważne? Dlatego, że społeczeństwo nie może się bronić w okresie między wyborami. W okresie wyborów wybieramy swoich przedstawicieli, lepszych albo gorszych, ale pomiędzy wyborami te organizacje tworzą pewnego rodzaju platformę dla ochrony właśnie różnych grup społecznych. I to są właśnie te NGO-sy. A czy te organizacje pozarządowe wpływają jakoś na społeczeństwo obywatelskie? Powiedział pan, że tutaj używanie jako synonim trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego jest trochę nad wyraz. Jaka jest w takim razie korelacja między społeczeństwem obywatelskim a NGO-sami? Ważne jest. Ja odpowiem tak. W większości państw na świecie, jak już powiedziałem, istnieją trzy sektory. To jest ten sektor publiczny, sektor prywatny oraz sektor pozarządowy, a więc ten trzeci sektor.
I ten sektor, on jest niesamowicie ważny, dlatego, jak już powiedziałem, wypełnia tą lukę, którą pozostawiają zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny. Ważne jest to, że one działają nie dla zysku, te organizacje, tylko one działają poniekąd pro publika, czyli po prostu starają się brać w ochronę obywateli, szczególnie słabszych obywateli, słabsze grupy społeczne i tak dalej, i w ten sposób wpływają na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Na przykład w sytuacji, jakbyśmy mieli w danym państwie demokrację bezpośrednią, to ta rola tych organizacji pozarządowych nie byłaby aż tak ważna. Niemniej jednak, dlatego że one wypełniają tą lukę, stają się tym samym ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a więc dla rozwoju społeczeństwa aktywnego, współdecydującego, ponieważ obywatele mogą w pewnym sensie uczestniczyć w procesie decyzyjnym, w pewnym sensie podkreślam, właśnie za pomocą tego trzeciego sektora. Te organizacje tematyzują kwestie, to trzeba powiedzieć, które w systemach antydemokratycznych albo semidemokratycznych nigdy, ale to nigdy nie znalazłyby się w agendzie politycznej. I tutaj się nasuwa ten klasyczny przykład budowa elektrowni atomowej versus Greenpeace. To już jest klasyka, prawda? Czyli skuteczna walka, mniej albo bardziej skuteczna walka organizacji pozarządowej, w tym wypadku Greenpeace'u, przeciwko budowie elektrowni atomowej, ale takich przykładów mamy o wiele więcej. Niemniej jednak, odpowiadając na Pani pytanie, jak najbardziej, to wypełnianie tej luki właśnie świadczy o tym, że ten trzeci sektor jest w stanie wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dlatego że aktywizuje działalność obywateli. A kogo w ogóle reprezentuje w takim razie trzeci sektor? Czy za każdym razem te organizacje reprezentują jakąś małą część społeczeństwa i małą grupę? Czy możemy o tym mówić, że NGOsy reprezentują właśnie całe społeczeństwo? To jest właśnie bardzo zróżnicowane. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że te organizacje umożliwiają wspólne działanie ludzi o podobnych zainteresowaniach. To jest istotne. Czyli występują na przykład w obronie praw dyskryminowanych grup społecznych, w tym mniejszości. Z jednej strony reprezentują swoich członków. Weźmy pod uwagę na przykład związki zawodowe albo koła kombatanckie. W tej sytuacji te organizacje pozarządowe reprezentują tylko swoich członków, albo przede wszystkim. Natomiast jeśli weźmiemy z drugiej strony interesy mniejszości, wówczas widzimy, że te organizacje NGOsy reprezentują nie tylko swoich członków, ale również generalnie te grupy społeczne, które są poszkodowane. To mogą być grupy polityczne, etniczne, wyznaniowe. I trzecią funkcją niejako tych organizacji jest reprezentowanie tych wartości ogólnych, o czym wcześniej już mówiłem, na przykład grupy ekologiczne, prawda? Reprezentują nie tylko określoną grupę społeczną, ale właściwie reprezentują interesy całego społeczeństwa. Albo organizacje, które zajmują się działaniami antykorupcyjnymi, również reprezentują interesy w zasadzie całego społeczeństwa. Albo te organizacje, które monitorują postępowanie administracji państwowej, tak zwane watchdogi, albo z kolei te, które zajmują się ochroną praw człowieka, czyli one reprezentują właściwie problemy całego społeczeństwa. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że one sprzyjają włączeniu się w życie społeczne ludzi uboższych, obywateli, którzy sami siebie nie mogą reprezentować, bo nie stać ich po prostu na to. Myślę tutaj na przykład o bezrobotnych albo o niepełnosprawnych. I w tym wypadku te organizacje pozarządowe biorą w opiekę
te grupy, które same nie posiadają platformy działania, które nie posiadają platformy protestu. To jest bardzo istotne. I właśnie w tym sensie, biorąc pod uwagę wszystkie te wymienione funkcje, NGOsy są albo powinny być szkołami demokracji. Dlatego, że ich działalność dotyczy różnych grup społecznych i one działają na zasadzie debaty publicznej, na zasadzie konfrontowania własnych interesów z interesami innych, a to jest właśnie rozwój demokracji, to jest właśnie rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Tak więc można powiedzieć, że organizacje pozarządowe pomagają prawidłowo funkcjonować demokracji albo powinny pomagać. Można powiedzieć, że one korygują, poprawiają, ulepszają demokrację i robią to z jednej strony udzielając informacji ludziom, obywatelom o tym, jak funkcjonują organy rządowe albo jak powinny lepiej funkcjonować organy rządowe z jednej strony, a z drugiej strony pomagają ludziom komunikować się z politykami i kontrolują, aby rządy nie nadużywały swoich uprawnień. Czyli można powiedzieć, że podejmują działania prawne przeciwko organom władczym w momencie, gdy te organy nadużywają swojej władzy i reprezentują właściwie wszystkie możliwe grupy społeczne, bo jak tak popatrzymy, jak funkcjonuje społeczeństwo, no to przecież tych organizacji, stowarzyszeń, związków, to jest cała masa, także każda z tych organizacji reprezentuje pewną grupę społeczną, pewną określoną warstwę społeczną, a więc tak jak powiedziałem uprzednio, trzecia siła, trzeci sektor. Tych funkcji wymienił Pan bardzo wiele, wśród nich na pewno jest istotna taka funkcja reprezentatywna, czyli to, że jeśli sami nie mamy możliwości czy różnych zasobów potrzebnych do tego, żeby walczyć o swoje prawa, walczyć o swój głos, to właśnie w naszym imieniu mogą występować różnego rodzaju organizacje pozarządowe. W Polsce jest ich bardzo wiele i one poza tą funkcją reprezentatywną spełniają także funkcje społeczne i polityczne. A czy możemy mówić o takiej funkcji inicjatywnej organizacji międzyrządowych? Czy ona jest doceniana, czy nie? Ta funkcja jest z pewnością niedoceniana w aktualnych warunkach. Ona jest mało praktykowana i ona jest niewykorzystywana, a szkoda, bo ta funkcja inicjatywna, ona się nam już automatycznie kojarzy z demokracją bezpośrednią, ona się nam kojarzy z instrumentem tego typu demokracji. Organizacje pozarządowe mogłyby się przyczyniać do wprowadzenia zmian nawet o charakterze systemowym, a więc zmian w systemie prawa. Takim przykładem było na przykład uchwalenie w 2003 roku ustawy o zatrudnieniu socjalnym w Polsce. Ta ustawa była inspirowana właśnie przez organizacje, które pracowały z bezdomnymi i z uzależnionymi. Ale co jest naprawdę ważne, po pierwsze organizacje te pomagają uświadamiać społeczeństwu, co robi rząd. Tutaj się powtarzam, i jakie może mieć to konsekwencje dla ludzi, dla społeczeństwa. Czyli to jest ta funkcja informacyjna. Informują ludzi i w ten sposób pomagają ludziom tworzyć swoją własną opinię i podejmować decyzje w oparciu o te istotne informacje, a więc funkcja informacyjna. I po drugie, pomagają rozmawiać z rządami, tworzą platformę dialogu. Wiadomo, że my wybieramy naszych przedstawicieli w wypadku Polski do Sejmu i do Senatu raz na 4 lata, ale pomiędzy wyborami występuje coś takiego jak hulaj dusza, prawda? I tutaj jest bardzo trudno obywatelom w tej demokracji parlamentarno-elitarnej, w jakiej my żyjemy w Polsce, bardzo jest trudno obywatelom ingerować w politykę, w ogóle w proces decyzyjny. I tutaj te organizacje tworzą pewnego rodzaju platformę, dzięki której mogłyby przeprowadzać więcej inicjatyw. I
To jest ta kolejna funkcja, bardzo ważna funkcja obok informacyjnej, funkcja inicjatywna tych organizacji, która niestety nie jest dostatecznie wykorzystywana. Pomijając fakt, że w Polsce ta demokracja bezpośrednia znajduje się w powijakach, ale właśnie instrument inicjatywy obywatelskiej jest idealnym narzędziem dla tego typu podmiotów. Myślę tutaj oczywiście o NGO-sach. Niestety, podkreślam, bardzo rzadko wykorzystywanym. Powiedziałbym jednak, że to jest szansa, naprawdę szansa, by zaistnieć na arenie politycznej, artykułować skutecznie swoje interesy, interesy konkretnych grup społecznych i żądania tych grup społecznych. Tutaj jesteśmy dokładnie przy demokracji bezpośredniej i potencjalnej roli organizacji pozarządowych w szerzeniu idei tego typu demokracji, właśnie dzięki instrumentowi inicjatywy obywatelskiej. Ten instrument byłby naprawdę szansą dla tego typu organizacji, które nie zawsze pozostają wierne swoim ideałom, które często przekształcają się w nic nieznaczące fundacje, które działają często w interesie partii politycznych, które bardzo chętnie przylepiają sobie tylko etykietkę organizacji pozarządowych, a nie wykorzystują tej funkcji inicjatywnej. Tak, mamy też takie przypadki, że właśnie bezpośrednio z danymi partiami są przecież jakieś organizacje pozarządowe powiązane, że one po prostu tworzą think tanki na przykład jakichś partii politycznych, ale tak naprawdę pod Dokładnie. znamionem NGO-sów, żeby też na pewno w jakiś sposób łatwiej było pozyskiwać fundusze i żeby się kreować na taką niezależność. Czy w takim razie w Polsce w jakiś sposób te funkcje inicjatywna, rzecznicza są utrudniane? Jak w Polsce mają się organizacje pozarządowe? Czy im jest łatwo realizować ideę demokracji bezpośredniej, reprezentowania i tego, czym organizacje pozarządowe z założenia są, czy jakoś prawo i politycy wpływają na to negatywnie? No, oczywiście jest tajemnicą Poliszynela, że w Polsce mamy do czynienia z systemem może nie antydemokratycznym, ale semidemokratycznym. I rządy semidemokratyczne nie zawsze są wielkimi sympatykami, zwolennikami organizacji pozarządowych, ponieważ NGO-sy kontrolują ich działania i patrzą im na ręce. Niemniej jednak, to trzeba powiedzieć, ponieważ organizacje pozarządowe są ważne dla demokracji, one są ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, stworzone zostały międzynarodowe zasady dla ich funkcjonowania, skutecznego funkcjonowania. Myślę tutaj konkretnie o traktatach podpisanych przez ONZ i Radę Europy, właśnie w jaki sposób by te organizacje powinny funkcjonować. Niemniej jednak te zasady w państwach semidemokratycznych, podobnie jak w Polsce, są omijane. Wielkie partie finansują działalność NGO-sów po to, aby uzyskać ich poparcie. NGO-sy wchodzą w tym momencie, i to obserwujemy w Polsce i nie tylko w Polsce, wchodzą w orbitę systemu, czyli przez to stają się systemowe. Działają na rzecz danej partii, działają na rzecz prywatnych osób, działają na rzecz jakiegoś sponsora, który ich finansuje, i nie ukrywajmy, w ten sposób dezawuują te swoje ideały, albo wręcz prostytuują się, i to zjawisko jest niestety dość powszechne. Prywatne źródła finansowania tych organizacji generują w ten sposób uzależnienie ich od sponsora, który niejako jest, który wykorzystuje je do własnych prywatnych interesów. Czyli tutaj widzimy, jak najbardziej to jest powszechne zjawisko, i dlatego NGO-sy z czasem może nie tyle się kompromitują, co właściwie traktowane są z przymrużeniem oka.
A w okresie wielkich kryzysów, jak na przykład wojna rosyjsko-ukraińska czy wojna palestyńsko-izraelska, w okresie tych kryzysów widać, ujawnia się rola, i to obserwujemy obecnie, tych NGO-sów, które właściwie są wykorzystywane przez wielki kapitał, przez prywatny biznes. Niestety. Także problemów, jak widać, nie brakuje, szczególnie w okresach kryzysowych, i to się ujawnia. Dlatego, jeśli mówimy o działsach, musimy bardzo ostrożnie do tego podchodzić i zawsze obserwować, kto je finansuje i jaka jest misja tych organizacji z jednej strony, a z drugiej strony, co robią efektywnie. A dla jakich krajów w ogóle jest charakterystyczne istnienie organizacji pozarządowych? W Polsce w ostatnich latach na pewno tych organizacji pozarządowych jest więcej, więcej osób też się włącza w różnego działania wolontaryjne w trzecim sektorze. Czy organizacje pozarządowe, NGOsy są charakterystyczne dla demokracji, semidemokracji, czy możemy je też spotkać w autorytaryzmach? NGOsy właściwie działają we wszystkich państwach świata, oprócz kilku państw ściśle dyktatorskich, na przykład myślę o Arabii Saudyjskiej albo Korei Północnej, ale właściwie tutaj by można to pytanie trochę zmodyfikować i zadać inne pytanie, jaką swobodę, jaką niezależność działania posiadają te organizacje w poszczególnych państwach i oczywiście na ile one są wierne swoim ideałom, o czym już mówiłem, z jednej strony, a na ile są sprzedajne i skorumpowane, ale generalnie one funkcjonują we wszystkich państwach i tak mówiłem wcześniej, one stanowią bardzo dogodny instrument z jednej strony dla wielkich partii politycznych, z drugiej strony dla organów państwowych, samych organów państwowych i wreszcie z trzeciej strony dla prywatnego biznesu. Również pranie brudnych pieniędzy odbywa się bardzo często właśnie poprzez organizacje pozarządowe. To nie jest żadna tajemnica. Niemniej jednak zawsze niebezpieczny jest ten moment, gdy one wchodzą w tą orbitę systemu i stają się systemowe, a jeszcze gorzej jest, gdy stają się skorumpowane. A nieoficjalnie, oficjalnie walczą z korupcją. Na przykład. No to na pewno jest jakiegoś rodzaju niebezpieczeństwo i trzeba na to uważać. A czy demokracja bezpośrednia, takie wprowadzenie w pełni demokracji bezpośredniej w kraju wpłynęłoby pozytywnie na organizacje pozarządowe, na ich istnienie? Czy na przykład istnienie demokracji bezpośredniej, wysoko rozwiniętej kultury politycznej sprawia, że te organizacje pozarządowe są mniej na co dzień potrzebne, bo ludzie tak czy siak między wyborami mają prawo i możliwość wypowiadania się w tematach, które są dla nich istotne? Jedno i drugie zgadza się. Ja bym powiedział tak, demokracja bezpośrednia i działalność NGO-sów funkcjonuje na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Czyli te organizacje odkrywają luki, niedociągnięcia w systemie prawnym, chronią przez to grupy społeczne przed niesłuszną ingerencją ze strony organów władczych, ze strony partii politycznych, tworzą więc tym samym, jak już powiedziałem, pewnego rodzaju platformę ochronną dla wielu grup społecznych. I teraz mamy taką sytuację. Biorąc pod uwagę fakt, że funkcjonują te organizacje w systemie parlamentarnym czy parlamentarno-elitarnym, wówczas ta platforma staje się jeszcze bardziej konieczna, dlatego że ludzie sami nie potrafią się bronić. Niemniej jednak w demokracji bezpośredniej, one są również potrzebne, dlatego że one tworzą pewnego rodzaju taki wspólny mianownik dla wszystkich potrzebujących. Zakładając, że żyję w systemie demokracji bezpośredniej i chciałbym wyjść z jakąś inicjatywą, ale nie wiem jak, więc szukam odpowiedniej organizacji, która tym problemem się zajmuje. I ta organizacja może albo powinna nawet mi pomóc w przeprowadzeniu inicjatywy. Dlatego ta platforma jest bardzo istotna. Oczywiście demokracja bezpośrednia
daje tym organizacjom konkretne instrumenty do ręki. To jest o wiele łatwiejsze niż walka na przykład w Polsce w ramach tej demokracji półbezpośredniej, czy w ramach namiastek demokracji bezpośredniej w Polsce, jak na przykład inicjatywa obywatelska, inicjatywa mieszkańców, czy referendum lokalne. W ramach demokracji bezpośredniej te narzędzia, one już są, one istnieją, one są legalne, one są zinstytucjonalizowane. Myślę tutaj konkretnie o inicjatywie obywatelskiej, o konsultacjach, o dialogu ustawodawczym i o wecie obywatelskim. Dlatego ta sytuacja, jeśli chodzi o działanie organizacji pozarządowych w ramach demokracji bezpośredniej, jest o wiele łatwiejsza. Natomiast obecnie w ramach demokracji parlamentarno-elitarnej organizacje pozarządowe szukają różnych dróg i możliwości wpływu na decyzje organów władczych, organizują demonstracje, organizują manifestacje, pikiety, organizują lobbying i tak dalej. Czyli po prostu ta droga do zmiany prawa jest bardziej utrudniona, ale dzięki temu ich rola jest albo powinna być ważniejsza niż w ramach demokracji bezpośredniej, gdzie ludzie mają konkretne instrumenty, a te organizacje pozarządowe mogą jedynie wykorzystywać do lepszego i szybszego zainicjowania zmian prawnych. Dlatego ja tutaj widzę konkretne zazębianie się i to sprzężenie zwrotne między tymi organizacjami, NGO-sami i systemem opartym na demokracji bezpośredniej. I mnie się wydaje, że powinno leżeć w interesie wszystkich zwolenników demokracji bezpośredniej, aby propagować właśnie NGO-sy, aby propagować tą możliwość inicjatywną za pomocą NGO-sów, oczywiście za pomocą tych NGO-sów, które rzeczywiście chcą coś zmienić, ale one powinny być adresatem dla wszystkich zwolenników demokracji bezpośredniej, jak najbardziej, bo tutaj to powinno następować to sprzężenie zwrotne. Jeśli pomyślimy, że my w Polsce walczymy o wprowadzenie pewnych elementów demokracji bezpośredniej, jak na przykład referendum obowiązkowego albo nawet weta obywatelskiego, no to przecież to by była woda na młyn dla NGO-sów, bo nagle pojawiłoby się bardzo skuteczne narzędzie, dzięki któremu można by dokonywać zmian w polskim prawie. Czy w takim razie dla Polski, dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce dobrze by było, gdyby póki co się rozwijały równocześnie i demokracja bezpośrednia, i trzeci sektor? Tak, jak najbardziej, ale ja bym powiedział tak, ważne jest, aby temu trzeciemu sektorowi pokazać, że istnieją możliwości, skuteczne możliwości wpływania na proces decyzyjny, zarówno na poziomie samorządowym, jak i na poziomie państwowym, i aby te organizacje wciągnąć do tej walki o prawdziwą demokrację, prawdziwą, rzeczywistą demokrację, demokrację bezpośrednią. One sobie być może nie zdają sprawy z tego, że istnieją takie możliwości, ale jak najbardziej rozwój tych organizacji jest skuteczny, jest konieczny i powinien być skuteczny. I tutaj właściwie widzimy to sprzężenie zwrotne, przynajmniej teoretycznie, jakby to zafunkcjonowało w praktyce, to byłoby o wiele łatwiej nam prowadzić edukację, nie tylko w szkołach, nie tylko wśród obywateli, ale uzyskalibyśmy konkretne płaszczyzny, konkretne platformy dla edukacji właśnie poprzez te organizacje pozarządowe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z tej strony mówiła Agata Kępa i dzisiaj gościłam profesora Mirosława Matyję. Dziękuję bardzo panu za Dziękuję wizytę na bardzo. kanale. Dziękuję bardzo.